Następne zadanie egzaminacyjne to omijanie przeszkody. Zadanie polega na dwukrotnym przejechaniu pasem ruchu, na którym ustawiona jest przeszkoda. Minimalna prędkość wjazdowa mierzona na pierwszej bramce nie może być mniejsza niż 50 km na godzinę. Jeden z przejazdów powinien omijać przeszkodę z jej lewej strony, drugi zaś z prawej. W zadaniu tym bardzo ważne jest upewnienie się o możliwości jazdy, nie podpieranie się nogami i nie potrącanie pachołków. Teraz omijanie przeszkody, proszę. Omijał pan z prawej, i teraz proszę z lewej. Jeszcze. Wykonując to zadanie, proszę również pamiętać o upewnieniu się możliwości ruszenia z miejsca oraz gdybyście Państwo zapomnieli, z której strony omijaliście za pierwszym razem przeszkodę, możecie Państwo poprosić egzaminatora o przypomnienie.